7:09. Rozmowa poranka. Pierwszym gościem poranka 7:09 jest Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wczoraj orędzie i zapowiedział, że powierzy misję sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Czyli tak naprawdę bez niespodzianki? No właściwie to tutaj mamy niespodziankę i nie niespodziankę tak zarazem. To znaczy ja tak szczerze powiedziawszy przez większość wczorajszego dnia dopuszczałem jeszcze do myśli inny scenariusz. Wydaje mi się bardziej wysublimowany i taki bezpieczny dla Andrzeja Dudy. Czyli wariant, w którym Andrzej Duda stwierdza w tym orędziu, że, no, że sytuacja powyborcza jest dość niestandardowa, zwycięzca nie ma większości, przynajmniej nie jest to potwierdzona większość. Z kolei ci, którzy twierdzą, że mają większość, moim zdaniem jej jeszcze nie udowodnili. W związku z tym poczekamy do 13 listopada na pierwsze posiedzenie Sejmu. Tam będzie test nowej większości w postaci wyboru marszałka Sejmu i na podstawie tego powierzę misję kandydatowi większości. I to wydawało mi się, że będzie taka najbardziej komfortowa dla Andrzeja Dudy opcja. No zdecydował inaczej, to znaczy zagrał na siebie, zagrał w interesie swojego środowiska politycznego, wskazując Mateusza Morawieckiego i robiąc ukłon w stronę opozycji, wskazując Marka Sawickiego na marszałka seniora, który poprowadzi te pierwsze. No ale właśnie, to nazwisko się chyba nie pojawiało na tej giełdzie nazwisk. Nieszczególnie, no bo tutaj jednak zakładano, że ta rola przypadnie komuś z PiS, czy to panu Macierewiczowi, czy pani Borys Szopie. No w każdym razie uznawano, że jeżeli Andrzej Duda pójdzie w scenariusz pisowski, no to już to jest wtórne, kogo wskaże na marszałka seniora. No z jednej strony tak, to jest taki symboliczny bardziej ukłon w stronę opozycji, pokazanie, że Andrzej Duda no zauważa to, że 248 jest jednak trochę większy niż 194. Niemniej opozycja no wskazuje, że to nie jest jedynie symboliczne, bo obawiano się, że przy marszałku seniorze pisowskim może jednak dojść do jakiejś niespodzianki. No były te teorie. Nie, no wprost mówiono o zamachu stanu. No to już pomijam, bo to rozumiem, że cały czas czekamy na te czołgi na ulicach, co miały po 15 wyjechać. Natomiast tutaj bardziej chodziło o jakieś stosowanie jakichś kruczków proceduralnych. Była na przykład mowa, że będzie po ślubowaniu odebranym od posłów zarządzona przerwa i to pierwsze posiedzenie się rozciągnie. No, niezależnie od tego, ile jest tym prawdy, ile nie, no sam fakt, że opozycja na tym polu ma pewien komfort, no to wymaga jakiegoś docenienia. Natomiast to, że prezydent wskazał Mateusza Morawieckiego, który, no umówmy się, idzie w straceńczą misję, będzie trochę takim Leonidasem, którego los jest z góry chyba przesądzony, no to wydaje się, że tak, zrobił to, czego wymagała od niego partia i środowisko polityczne, no ale wydaje się, że tutaj może być problem ze stworzeniem tego mitu założycielskiego PiSu przychodzącego do opozycji. To no znaczy, ale nie właśnie, wiem, w jaki sposób to ma zagrać. Bo może o to chodzi Prawu i Sprawiedliwości. Chodzi o to wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w stylu komu zależy na dobru Polski, niech idzie z nami i później to głosowanie, czyli im nie zależy. Właśnie o ten mit może chodzić. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki zechce dobrnąć do tego etapu, bo pamiętajmy, że on na kilku etapach może odpuścić sobie formowanie rządu, żeby nie dopuścić do tego ostatecznego etapu, jakim jest exposé i próba uzyskania wotum zaufania ze strony Izby Niższej. Mateusz Morawiecki może na przykład dojść do wniosku, że no, ta misja rzeczywiście jest skazana na niepowodzenie. Nie ma ochoty występować na mównicy, wiedząc, jaki będzie tego finał i zrezygnować trochę wcześniej, czy to na etapie
z kompletowania gabinetu, czy przed odbiorem przysięgi, bo to pamiętajmy, że ten krok jest tak rozłożony na takie podkroki. Ten pierwszy krok konstytucyjny, po pierwsze w ciągu pierwszych 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu prezydent odbiera przysięgę, powołuje ten rząd, a potem biegną kolejnych 14 dni, w trakcie których przyszły premier przygotowuje sobie exposé i będzie zabiegał właśnie o zbudowanie tej większości w Sejmie. Więc ten proces może się tak naprawdę wykoleić na wcześniejszych etapach, co jednak nie zakładałbym. To znaczy, jeżeli PiS zdecydował się wraz z prezydentem pójść w ten scenariusz, no to przede wszystkim będzie chciał, moim zdaniem, wykorzystać podstawowy atut wynikający z tego scenariusza, czyli po prostu kupienie sobie czasu. No w ten sposób, rozciągając ten okres do maksimum, PiS zostaje u władzy przez kolejny miesiąc. To też nie jest niebagatelna rzecz w sytuacji, kiedy jest wizja przejścia do opozycji, oddania władzy i do kupienia jeszcze kilku niszczarek. A dlaczego właśnie wczoraj to ogłoszenie decyzji prezydenta? Bo trudniej byłoby mu to uzasadnić, gdyby no, Sejm już wybrał marszałka i pokazał, że ma większość? Absolutnie tak. To są głosy, które wczoraj słyszałem w Prawie i Sprawiedliwości, że jak już zaczęła się taka giełda, co to będzie prezydent ma orędzie. I były takie założenia, że już sam fakt, że prezydent robi to teraz, a nie po 13 czy 13 listopada, świadczy o tym, że tutaj szala przychyla się na korzyść Mateusza Morawieckiego. No, z tego powodu, o którym wspomniałaś, to znaczy ta narracja o tym, że próbuje dać szansę zwycięzcy, dużo mniej spinałaby się po 13 listopada, kiedy nowa większość wybrałaby zupełnie innego marszałka niż tego, którego by wolał PiS. Więc no, rzeczywiście te przeczucia okazały się słuszne. Co nowego u opozycji, która już za chwilę będzie rządziła? Pytam w kontekście twojego i Grzegorza Osieckiego dzisiejszego tekstu, czyli czy czeka nas zaciskanie pasa? No tak, po nieustającym paśmie sukcesów powyborczych coraz bardziej musimy patrzeć na to nieuchronne zderzenie z rzeczywistością. I rzeczywiście tutaj mamy sytuację dotyczącą stanu budżetu, stanu finansów publicznych, które no, może, jeżeli nie uniemożliwić, to na pewno utrudnić realizację tych tak zwanych 100 konkretów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia rządu. I to na to zwracamy uwagę z redaktorem Osieckim w tym dzisiejszym materiale w Dzienniku Gazecie Prawnej. To znaczy, zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami samej Brukseli, w przyszłym roku mają być rozpoczęte prace nad powrotem do takich bardziej rygorystycznego egzekwowania kryteriów fiskalnych, które obowiązują wszystkie państwa członkowskie. Czyli tutaj dotykamy kwestii tego, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3% produktu krajowego brutto danego kraju. No problem jest taki, że polski deficyt znacząco przekroczy ten poziom, bo to będzie 5-6% PKB w tym roku i w przyszłym być może będzie to podobny poziom. Więc kwalifikujemy się wręcz z naddatkiem do objęcia nas procedurą nadmiernego deficytu. Nie tylko zresztą nas, bo ekonomiści sądzą, że co prawda Polska będzie w awangardzie, jeżeli chodzi o objęcie tą procedurą, ale w sumie to jeszcze 20 krajów może być objętych, czyli właściwie znacząca większość dzisiejszej wspólnoty europejskiej. No, procedura nadmiernego deficytu powoduje, że rząd musi zacząć zaciskać pasa, musi pokazywać na bieżąco, przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku Brukseli, jakie działania podejmuje i jakie efekty one przynoszą. No w skrajnym przypadku, jeżeli Bruksela dojdzie do wniosku, że te działania są pozorowane albo nie odnoszą takiego skutku, jakiego wszyscy by oczekiwali, może nawet dojść do zawieszenia płatności w funduszach europejskich, w tym z Krajowego Planu Odbudowy, więc to jest naprawdę bardzo pesymistyczny scenariusz. Natomiast optymistyczny jest taki, i to są głosy, które słyszymy zarówno w dzisiejszej opozycji, jak i w PiSie,
a także od niektórych europosłów, że no, w przyszłym roku mamy przecież wybory europarlamentarne, Komisja Europejska nie będzie chciała zrobić tutaj krzywdy frakcjom europarlamentarnym, które reprezentują rządy krajów członkowskich, więc jest takie oczekiwanie, że Komisja Europejska na przykład o rok jeszcze przedłuży te dotychczasowe popandemiczne zasady takiego bardziej pobłażliwego patrzenia na stan finansów publicznych. I to byłby ratunek na pewno dla przyszłego rządu. A jeśli chodzi o osłony przed podwyżkami cen prądu, czy to będzie przedłużone? Zapadła decyzja, że to będzie przedłużone, z tym, że zobaczymy, jak to zostanie wpisane do umowy koalicyjnej, bo takie były przesłuchy, że taki zapis się znajdzie dotyczący cen energii i gazu. Pytanie, czy to będzie kopiuj, wklej dotychczasowych zasad, czyli przedłużamy to na rok i potem będziemy myśleć, co dalej. Czy na przykład będzie pół roku dotyczące... pół roku limitów dotyczących cen energii i rok na gaz, albo jeszcze jakiś inny miks. Więc tutaj wszystko tak naprawdę zależy od stanu finansów publicznych i ile jest przestrzeni na tego typu działania, bo tutaj mówimy o wydatkach rzędu, no ja myślę, że kilkunastu miliardów złotych to na pewno, a tutaj wiemy, że każdy miliard będzie na wagę złota dla nowego rządu, który przede wszystkim będzie musiał wdrożyć podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli i wdrożyć kwotę wolną 60 tysięcy, a sama kwota wolna to jest koszt 40 miliardów złotych, więc ta przestrzeń jest, na wydatki jest bardzo mała. I w świetle tej procedury nadmiernego deficytu, o której sobie rozmawiamy, no to przyszły rząd tak naprawdę ma dwa wyjścia. Albo postawić na taki karnawał obietnic, to znaczy wszystko, co się da się zrealizować w przyszłym roku, wychodząc z założenia, że skoro i tak zostaniemy objęci tą procedurą, no to co to już za różnica, czy będziemy mieli deficyt na poziomie 5% czy 7% na przykład. Ale jest też inna taktyka, to znaczy taktyka rozsmarowania tych opozycji w czasie, wdrażania ich etapowo, być może nie wdrażania wszystkich, a być może też takiego wdrażania, które no, będzie formalnie spełnieniem obietnicy, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Tutaj mam na myśli na przykład kwotę wolną, którą można wdrożyć na różne sposoby, niekoniecznie kwota wolna 60 tysięcy absolutnie dla wszystkich. Więc rząd musi się oczywiście zastanowić. To pytanie, do jakich wniosków dojdzie po tych już słynnych, choć jeszcze zapowiadanych audytach wszystkiego, co się da, między innymi Ministerstwa Finansów czy Polskiego Funduszu Rozwoju, i wtedy będziemy wiedzieć, no, na ile te obietnice mogą być dowiezione. Skoro mówimy o audytach, to ciekawy sondaż pojawił się u was wczoraj. Chodzi o inwestycje i instytucje, które przyszły rząd powinien rozwijać. Co wynika z tego sondażu? Wydaje mi się, że najciekawsza kwestia dotyczy tego, o czym chyba najbardziej były widoczne dyskusje w ostatnich dniach, czyli Centralny Port Komunikacyjny, bo generalnie zapytaliśmy w tym sondażu o konkretne inwestycje i konkretne instytucje kojarzone z PiS-em, z działaniami PiS-u, z pytaniem, co powinien z nimi zrobić przyszły rząd, w domyśle rząd Donalda Tuska. I o ile takie kwestie jak budowa elektrowni atomowych czy duże wydatki na zbrojenia właściwie nie budzą jakichś wątpliwości, bo tutaj mamy w pierwszym przypadku 85% za, w drugim przypadku 3/4 respondentów za. O tyle w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego widzimy dużo większą polaryzację. To znaczy w dalszym ciągu bezwzględna większość respondentów ogółem jest za tym, żeby ten projekt kontynuować. To jest 51% z małym haczykiem, niecałe 40% jest przeciwna tej inwestycji. No z tym, że jak podzielimy sobie tych respondentów na dwie grupy, zwolenników obozu rządzącego i zwolenników opozycji, to widać tutaj już gigantyczną różnicę. To znaczy kontynuacji tej inwestycji oczekiwałoby 92% sympatyków PiS-u, natomiast jedynie 26% zwolenników opozycji. No więc jestem bardzo ciekaw, jakie wnioski z tego wyciągnie przede wszystkim Donald Tusk i Koalicja Obywatelska. Wczoraj na tym spotkaniu we Wrocławiu Donald Tusk jednak skrytykował pomysł CPK. No i powiedział tak na swoim przykładzie, że on będąc w Sopocie woli zamówić sobie taksówkę, pojechać
20 minut być już na regionalnym lotnisku i lecieć właściwie, gdzie ma ochotę, niż ta wizja, w której jedzie na dworzec, wsiada do pociągu, jedzie parę godzin do Baranowa i dopiero stamtąd wylatuje. Więc gorzej mają to, że... ludzie z Suwałk czy z Białegostoku. No właśnie, przykład. Więc nie wiem, czy akurat ten przykład Tuska, który wsiada do taksówki w Sopocie, był najszczęśliwszy, natomiast rozumiem zamysł. Ja też jako warszawiak cenię sobie to, że mam Okęcie w zasięgu taksówki, czy Modlin w zasięgu samochodu, czy jakiejś innej formy transportu. I to jest na pewno wygodne i wydaje mi się, że ale dostrzegam oczywiście perspektywę tych, którzy takiego komfortu nie mają. Chociaż niemniej, kiedy powiem ci, że kiedy słyszę wypowiedzi polityków opozycji, to o ile to samo to duże lotnisko, tutaj różne są głosy, o tyle jeśli chodzi o kolej, to słyszę raczej głosy, że ta sieć szybkich kolei powinna być rozwijana w Polsce. I mniej więcej w tę stronę idzie narracja Koalicji Obywatelskiej, z tego co widzę. To znaczy mamy krytykę CPK i perspektywę, z którą należy się liczyć, czyli perspektywę zatrzymania tej inwestycji, uznania, że to jest przejaw gigantomanii, który nie jest nam potrzebny, więc zakładam, że taka narracja może się utrzymać i potem jeszcze wzmocnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Natomiast w przypadku tych inwestycji towarzyszących, jakimi niewątpliwie są te linie kolejowe prowadzące do Baranowa z różnych części Polski, tutaj słychać głosy, że tak, to warto kontynuować, niezależnie od tego, czy te linie będą prowadziły do CPK, czy po prostu potraktujemy je trochę jako osobne projekty infrastrukturalne, które mają zmodernizować sieć kolejową w Polsce. I na tym musimy już kończyć. Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej był pierwszym gościem poranka. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. 7:09. Rozmowa poranka.